Dwie drużyny piłkarskie porównują liczbę swoich kibiców, którzy oglądali ostatnie mecze. Mecz Legii Warszawa obejrzało na żywo 12 896 kibiców, mecz Lecha Poznań obejrzało 12 901 kibiców. Który zespół oglądało więcej kibiców? Zatrzymajcie to wideo i spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie samodzielnie. Zapiszmy przy każdej z drużyn liczby podane w treści zadania kibiców Legii Warszawa było 12896, kibiców Lecha Poznań było 12901. Ja porównuję zawsze liczby w taki sposób, że zaczynam od cyfry na najwyższej pozycji, czyli tej najbardziej po lewej stronie i porównuję te cyfry w obydwu liczbach. Obydwie liczby mają na najwyższej pozycji jedynkę, czyli jedną dziesiątkę tysięcy, mają tyle samo dziesiątek tysięcy. Mają również taką samą cyfrę na pozycji tysięcy, czyli mają tyle samo tysięcy, ale kiedy przyjrzymy się setkom, już nie jest tak samo. Lech Poznań ma więcej setek niż Legia Warszawa. Jeżeli tak, to nie ma już znaczenia, co dzieje się na kolejnych pozycjach. Lech Poznań ma więcej kibiców. Ta liczba jest większa. Który zespół oglądało więcej kibiców? Więcej kibiców oglądało mecz Lecha. Jeszcze raz w skrócie. Zaczynamy porównywanie od najbardziej znaczących pozycji, tych najbardziej po lewej. Pierwsza jest taka sama w obydwu liczbach. Sprawdzamy następną, również jest taka sama. Sprawdzamy następną i jest to pierwsza pozycja licząc od lewej strony, która nie jest taka sama w obydwu liczbach. W takim razie to ona przesądza o tym, która liczba jest większa. Cyfra setek w liczbie kibiców Lecha jest większa i w tym układzie liczba kibiców Lecha jest większa niż liczba kibiców LEGI. Możemy też zapisać to tak, 12 901 jest większe niż 12 896. Pamiętajcie, że znaki większy niż i mniejszy niż zawsze zwrócone są większym końcem w stronę większej liczby. Możemy też łatwo sprawdzić odpowiedź licząc kolejno od mniejszej liczby w górę. 12896, 12897, 12898, 12899, 12900 i 12901. Zróbmy inny przykład. Tabela pokazuje ile ważą poszczególne zwierzęta w zoo. Uszereguj zwierzęta w kolejności od najlżejszego do najcięższego. Najlżejsze zwierzę powinno znajdować się na początku, czyli na górze listy. Wymienione są trzy zwierzęta. Jeżeli zrobicie to zadanie na portalu Khan Academy, to jest tam możliwość przeciągania tych ikonek w górę lub w dół, ale to jest obrazek skopiowany z Khan Academy i nie będziemy klikać, tylko zapiszemy tę listę tak jak w zeszycie. Zatrzymajcie ten film jeszcze raz i zróbcie to najpierw sami. Zaczynamy jak poprzednio od porównania najwyższej pozycji. Pozycji tysięcy. Wszystkie liczby w tej tabeli na pozycji tysięcy mają jedynkę. W związku z tym przesuwamy się o jedną pozycję w prawo i porównujemy setki. Krokodyl i żyrafa mają na pozycji setek jedynkę, czyli jedną setkę, a niedźwiedź polarny ma tylko 0 setek, czyli mniej niż jeden. I wiadomo już, że niedźwiedź polarny jest najlżejszy. Pamiętajcie, że musimy ułożyć zwierzęta w kolejności od najlżejszego do najcięższego, nie odwrotnie. Niedźwiedź polarny jest najlżejszy, bo ma najmniejszą cyfrę na pozycji setek, a wszystkie liczby powyżej pozycji setek niczym się nie różnią. Mają taką samą liczbę tysięcy. Możemy na pierwszym miejscu na naszej liście zapisać niedźwiedzia polarnego jako najlżejszego. Teraz musimy zdecydować, czy lżejszy jest krokodyl, czy żyrafa. Ich liczby mają taką samą liczbę tysięcy, mają taką samą liczbę setek, mają nawet taką samą liczbę dziesiątek. Ale różnią się liczbą jedności. Krokodyl ma więcej jedności niż żyrafa, albo raczej liczba określająca masę krokodyla ma na pozycji jedności większą cyfrę niż odpowiednia cyfra określająca masę żyrafy. Czyli następna na liście jest żyrafa, następna w kolejności od najlżejszych do najcięższych, i najcięższy jest jako ostatni krokodyl. Jak w poprzednim przykładzie, zaczęliśmy porównywanie liczb od najwyższej pozycji, w tym przypadku jest to pozycja tysięcy. Wszystkie trzy cyfry są takie same, więc zajęliśmy się kolejną pozycją, czyli setkami. Na pozycji setek już pojawia się różnica. Najmniejsza cyfra występuje u niedźwiedzia. I dlatego jest on najlżejszy. I nie ma znaczenia, jakie cyfry znajdują się na niższych pozycjach. I tak dalej. Gdybyśmy to zadanie rozwiązywali na portalu Khan Academy, to przeciągnęlibyśmy żyrafę na drugie miejsce, a niedźwiedź polarny wylądowałby na pozycji pierwszej. Jeszcze jeden przykład. Jeszcze raz zatrzymajcie film i spróbujcie najpierw samodzielnie. W tabeli pokazane są wysokości trzech szczytów górskich w Ameryce Północnej. Ania chce zgadnąć, jaka jest wysokość szczytu University Peak. Wie, że jest on wyższy niż Massif, ale nie tak wysoki jak Alverstone czyli jego wysokość jest pomiędzy tymi dwoma pomiędzy Alverstone i Massif gdzieś tutaj wyższy niż Massif, ale niższy niż Alverstone. Zapisz w pustej kratce poniżej, jaką liczbę mogła podać Ania. W odpowiedzi podaj liczbę całkowitą. Musimy podać jakąś liczbę, która jest większa niż 14428 i jednocześnie mniejsza niż 14500. Możemy na przykład do wysokości góry Masiv dodać 1 i będziemy mieli gotową odpowiedź. Będzie to wysokość 14429. Jest wyższa niż Masiv. Ale nie tak wysoka jak Alverstone. W tej liczbie cyfra jedności jest większa, wszystkie pozostałe są takie same, ale cyfra setek jest mniejsza niż dla góry Alverstone. I taką odpowiedź możemy zapisać. Mogłoby to też być 14430 i tak dalej, aż do 14499. Możemy podawać tylko liczby całkowite. Każda z tych liczb całkowitych od 14429 aż do 14499 jest poprawną odpowiedzią.